temu, ale to było. Powstała nowa nawierzchnia na ulicy Żurawiej, na ulicy Bociańskiej. Parking przy szkole podstawowej numer 2. Chodniki przy ulicy Konopnickiej. Droga na ulicę wewnętrzną osiedle Marii Konopnickiej. Droga dronda przez ZTPK do ulicy Długi. Projekt techniczny rozbudowy przedszkola numer 2 i budowy sali gimnastycznej przy przedszkolu numer 2. Przy szkole podstawowej numer 2, przepraszam. Projekt placu zabaw, odwodnienie, odprowadzenie wód z drogi na Orlik, tak aby nie była zalewana ulica Konopnicka. Być może jeszcze coś zostało pominięte w mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że również obecna kadencja będzie tak owocna, jeśli chodzi o południową stronę miasta. I tutaj potwierdzam, nie udało się wszystkiego zrealizować, ale proszę Państwa, chylę czoła temu, który wykona 100% planu. Ciężko chyba to jest, ale naprawdę myślę, że bardzo dużo po tej południowej stronie miasta się działo. Dziękuję bardzo. Pan może ma informacje po północnej stronie, tylko po południowej? Pani Krystyno, ja reprezentuję mieszkańców południowej strony miasta. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie wszystkich inwestycji, ponieważ jakby no wypisałem te inwestycje, które dotyczą mojego okręgu. Natomiast jeśli chodzi o inne okręgi, proszę pytać innych radnych. Ale chętnie, jeśli pani chce, wystąpię z wnioskiem o przygotowanie takiej informacji. A będę bardzo wdzięczna. Dobrze, dobrze. A więc pani, pani Renko, jeśli można w formie ustnej, prosiłbym o przygotowanie wniosku, przekazanie do referatu inwestycyjnego, podsumowanie takiej kadencji, jakie inwestycje miały miejsce w latach 2014-2018. Jeszcze nie ma. Słyszy zresztą tutaj pan burmistrz Dudziński, który chyba odpowiada za ten referat. Dlatego też w pierwszej kolejności proszę o przesłanie pani radnej Grabowskiej, a potem do nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale jeżeli pan pozwoli południowo, też pan mi dośle? Udostępni? Południową też ja bym chciała wiedzieć, bo ja nie byłam akurat w tamtym razie. Pana ulicę czy stronę? Proszę? Czy stronę? Pana stronę. To, co pan reprezentuje, ja bym chciała to mieć u siebie. Tutaj pani Krystyno, zostało powiedziane, że dotyczy to inwestycji na terenie miasta i gminy Łapy w latach 2014-2018. Tak, wtedy co ja nie byłam i chciałabym wiedzieć, co było zrobione. No to właśnie, no, tak. Ale ja to wszystko nie muszę zapisać sobie. O całej, mówimy o całym mieście, o całej gminie. Dziękuję. Proszę Państwa, sprawy różne. Są jeszcze jakieś sprawy różne? Jeżeli nie, to proszę Państwa, że przedstawię Państwu sprawy, które wpłynęły do przewodniczącego. Staram się na bieżąco wysyłać to, co wpływa na moje nazwisko, ale i do Państwa wszystkich radnych wysyłam. Natomiast wczoraj wpłynęło pismo starosta powiatowego Białymstoku dotyczące uwag do strategii rozwoju Podlaskiego na lata 2021-2029. Tego myśmy nie zdążyli jeszcze wysłać. Skanujemy to Państwu, wyślemy, bo jest tego parę stron. Są to uwagi do strategii, do aktualizacji strategii rozwoju Podlaskiego. Myślę, że niektóre z tych rzeczy są cenne, można by je wykorzystać. Tak, zapoznajcie Państwo z tym. Mamy również zaproszenie, tak jak tu pan Andrzej Szydowski wspomniał, tak jak co roku, na kolejną rocznicę powstania styczniowego w Wielkopolsce mieszkańców Łukawica. Jest to 6 października, godzina 12 w Łukawicy. Tam przy pomniku na tej wyłące w ogóle takim wspólnym mieszkańców. I mam trzecią sprawę, 6 października, godzina 12. I również mam sprawę taką, sprawa sesji Rady Miejskiej najbliższej. Będzie ona podobnie 31 października, czyli w czwartek, a nie 25 w piątek. Tak, sesja Rady Miejskiej. 31 października. Wynika to z tego, że 25 października jest, nie wiem, otwarcie uroczyste, oczyszczanie ścieków w Łapach. Jest to godzina 14. Na którą pan poseł chciał Państwa wszystkich zaprosić, no i z tego tytułu również wynika. Dobra, a nie może być czwartek przed tym, bo 31 to nie jest taki dobry czas, bo to jest kimś przed wszystkimi świętymi, dokładnie, na groby, tak? To znaczy, to rozmawiałem z kilkoma radnymi, więc głosowało za tym osobą, więc... 31. 31, nie 21. Nie, przed tym, nie, to jest właśnie pasuje z tego względu, chociażby tak powiedziała, nie?
Panie Przewodniczący, jeszcze ciekawie ławników, ja muszę te dokumenty otwarcie. 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 Do ugarnicy. Wszystko można, proszę Państwa, taka jest propozycja. Proszę bardzo. A może prośbę taką, żeby przewodniczący klubów z panem przewodniczącym ustalili tak termin sesji, żebyśmy byli drogą mailową poinformowani. Mamy jeszcze miesiąc czasu na to, tak, żeby to państwo związali pewne sprawy. Znaczy zawsze jeździmy każdy na własną rękę, że tak powiem, i nie ma przez żadnego problemu. Słucham? Słyszę, no to mogę poradzić Pani Krysiu. Ja będę się stanowić jakaś. A, będzie Pani, już ma Pani. Ja stanowię. Już ma Pani. Ja stanowię spotkanie. Cieszę się, że Państwo... Cieszę się, że Państwo naprawdę, żeście tę Łukawicę bardzo polubili, bo no, sporo czasu tam jeżdżę i cieszę się, że wejście łapy ruszyły tam ławą na tą Łukawicę. No, żeby się było właśnie... Także... To tylko tyle, jeżeli chodzi o sprawy różne. Rozumiem, że będę w kontakcie z panami przewodniczącymi klubów, bo chyba nie frakcji, tak? Klubów, tak? Odnosi terminu sesji Rady Miejskiej. Państwa, to jest taka, żeby to było przed 25 czy 26, z tego co pamiętam. Nie wiem, jak to sprawy finansowe, powiedzmy sprawy na sesję. Jeżeli chodzi o pana burmistrza, informacja światowa i oświadczenie majątkowe. No to oświadczenie to wiadomo, to przychodzi na bieżąco. Chyba, że 29, tylko początek tygodnia tego wtorniego. A. Środa. Czwartek 31, czyli... Kalendarz. Bo tak tydzień się przesuwa wszystko. No tak, 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 tak. No tak będzie, tak będzie, tak będzie. Czy lepiej, że tutaj na tygodniu powiedzmy nie czwartek, a powiedzmy środę, tak Państwo mówicie, czy to? Czy propozycja byłaby, że... No tak, bo mało będzie materiałów na sesji. Czyli to jest równo nawet 30 października też może być, tak? 30 to będzie czwartek, tak? Środa. Może być środa. Dobrze, w każdym razie Państwo wiecie, że będzie najpierw zmiana tego terminu nie ostatnich 5 miesiąca, a tak jak obecnie ustalali. No i to wszystko. Z tych tutaj imprez Pani Dyrektor Domu Biblioteki powiedziała Państwu o tych imprezach, jak to wygląda w bibliotece, natomiast Pani to z Domu też powiedziała o tych sprawach, które są. Również ciekawy będzie październik, jeżeli chodzi o zakończenie chyba tych spraw związanych z biegami. Bo to te cztery pory roku chyba kończymy w październiku, z tego co pamiętam. 23, także też Pan Dyrektor OKF-u jest chyba na samym urzędzie cały harmonogram pracy OKF-u na te okresy tutaj jesienno-zimowe. Zapraszam również na to. No i cóż, to były wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o sprawy różne z mojej strony. Staram się na bieżąco wysyłać do Państwa, czytajcie maile, tam są wszystkie sprawy, które chyba tak jak to pismo wpłynęło wczoraj, więc nie musimy tego wysłać do Państwa. A myślę, że te uwagi, możemy się nad tymi uwagami też zastanowić, może byśmy coś do tego dołożyli, no nie wiem, pomyślcie Państwo na to. Bo pewnie potem będą wiązały się z tym kwestie finansowe, projektów i tak dalej. Chodzi o strategię WSP Podlaskiego. Dobrze, to tyle, dziękuję bardzo, więcej nie mam uwag. Czy spraw różnych, przepraszam. Macie Państwo sprawy różniejsze jakieś? Jeżeli nie ma, to kolejny punkt porządku o przyjęcie protokołu nr 12 oraz 13 przez 19 sesji miejskich w Łapach. Ustalcie Państwo te projekty protokołu. Jest kworum właśnie patrzę, czy jest 12? Jeszcze jest. No jeszcze damy chyba rano. Jeszcze jest. Akurat jest kworum. Kto z Pani, z Panem Radnych jest za przyjęciem protokołu nr 12 przez 19 sesji Rady Miejskiej w Łapach policzymy.
Proszę być prosić jakie do góry, kto jest za tym przyjęciem tego protokołu? Protokół 12 przez 19 ze Śródmiejskiej Ławy. Osiem. Kto jest przeciw? Nie wiem, kto się wstrzymał. Trzy. Dziękuję bardzo. 8 głosów za. Protokół został przyjęty. Kolejny protokół numer 13. Sesja nadzwyczajna. Sesja od miejskich WAP-a. Kto z Państwa jest za tym, żeby protokół przyjąć? Proszę się do góry. Dziękuję bardzo. 8 głosów za. Kto jest przeciw? Nie, tylko się wstrzymał. 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Dzisiaj zamykam 14. Rady Miejskiej. Życzę przyjemnego.